Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj naszym gościem jest Teresa Kamińska z Centrum Krwiodawstwa. Witam Panią serdecznie. Pani Tereso, zaprosiliśmy Panią, bo jest alarm o krew. Jest lato, większe zapotrzebowanie na krew, a mniej krwiodawców. I będziemy do Państwa apelować o oddawanie krwi. Jak to jest? Czy rzeczywiście tak bardzo tej krwi potrzeba? Okres wakacyjny jest okresem jak zwykle od wielu, wielu lat trudnym dla publicznej służby krwi, dla szpitali, dlatego że nasi stali krwiodawcy muszą kiedyś odpocząć. Najczęściej jest to właśnie okres wakacyjny. Dużą część naszych krwiodawców stanowią uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci. Wyjeżdżają na wakacje. I dlatego odczuwamy zmniejszenie. Nie jest to aż tak bardzo drastyczna ilość, mniejsza ilość krwi, natomiast zwiększa się bardzo zapotrzebowanie. Więcej dzieci zostaje bez opieki, więcej się przemieszczamy, zdarza się więcej wypadków samochodowych. Postęp medycyny też swoje robił. Ciągle jednak ta krew jest bardzo, bardzo potrzebna i niezastąpiona. A okres właśnie wakacyjny jest szczególnie trudny. Pani Tereso, jeżeli uda nam się kogoś przekonać do tego, aby do Państwa przyszedł, proszę opowiedzieć, jak to jest. Jaka jest droga krwiodawcy? Przychodzi do Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Czerwonego Krzyża i tam wpada w Wasze ramiona. Tak. Co się dzieje z taką osobą, która zdecyduje się, żeby oddać krew? Nasze centrum mieści się w Wałbrzychu, jak pewnie już większość z Państwa wie. Wejście jest rzeczywiście od ulicy Czerwonego Krzyża, natomiast w adresie mamy Bolesława Chrobrego 31. Ale czy przyjdzie ktoś do nas, do Wałbrzycha, czy na jakąkolwiek z naszych akcji wyjazdowych, bo codziennie kilka takich akcji się odbywa, wyjeżdżamy naszymi mobilnymi punktami poboru krwi i mamy też kilka takich punktów, gdzie jesteśmy codziennie, na przykład w Kłodzku, w Jeleniej Górze, w Bogatyni, to są nasze takie ekipy wyjazdowe, stacjonarne, tam codziennie się odbywają. Wszędzie tam jesteście Państwo bardzo mile witani. Zaczyna się od tego, że trzeba podejść do rejestracji z dowodem tożsamości, gdzie jest aktualne zdjęcie i numer PESEL. Tam Pani sprawdza, czy już kiedykolwiek ktoś taki oddawał krew, czy nie. Wprowadza do systemu komputerowego, bo oczywiście też jesteśmy skomputeryzowani. Mamy system Krajowy Rejestr Dawców Krwi. I generuje się z komputera kwestionariusz. W kwestionariuszu zawartych jest szereg pytań, takich bardzo dociekliwych i osobistych. Wiemy, że troszeczkę wkraczamy w strefę prywatną Państwa, ale to jest bardzo ważne. Ale to na zewnątrz nie wychodzi nigdy. Nie, oczywiście jest ochrona danych osobowych. Wszystko to zostaje tylko i wyłącznie u nas, bo żeby krew była bezpieczna dla biorcy, dla człowieka chorego, musi spełniać szereg określonych kryteriów. Po wypełnieniu tego kwestionariusza krwiodawca podchodzi do laboratorium. Tam są wykonywane pierwsze badania, poziom hemoglobiny przede wszystkim, bo on kwalifikuje dawcę do oddania krwi. Czy krwiodawca nie będzie poszkodowany po oddaniu oczywiście krwi. Czy nie zrobimy szkody temu krwiodawcy. I ja na przykład osobiście, promując to honorowe krwiodawstwo, bardzo często próbowałam krew oddać, ale z powodu tego, że mam niską hemoglobinę, nie mogłam. Dla normalnego funkcjonowania poziom hemoglobiny w granicach 10 czy 11 gram% jest odpowiedni, natomiast do tego, żeby oddać krew, kobieta musi mieć minimum 12,5 gram%, mężczyzna 13,5 gram%. Jeżeli tutaj jest poziom hemoglobiny to po prostu jest, się tak, nie naraża tej osoby. To się nie pobiera jakieś od niej krwi. Jeżeli jest właśnie ten poziom dobry, jeżeli ktoś przyjdzie do nas pierwszy raz, to pobierana jest w laboratorium też pierwsza próbka na grupę krwi. Bo żeby jednoznacznie określić grupę krwi, która jest lekiem po oddaniu tej pełnej donacji, musimy zrobić dwa badania. Jedno przed oddaniem tej donacji, drugie właśnie w trakcie poboru krwi do donacji. Więc tutaj, jeżeli ktoś przyjdzie pierwszy raz, to ma pobieraną też probówkę na grupę krwi. Ale tutaj nie ma żadnych krwawych scen. Pobranie krwi to jest ukłucie, jedno drobniutkie ukłucie i jedna kropelka krwi wystarczy do tego, żeby zrobić to badanie. Jaki jest skład. Oczywiście, że tak. Przy okazji mogę tutaj wspomnieć, że pracujemy na sprzęcie jednorazowego użytku, więc jeżeli ktoś z Państwa miał
miałby jakieś wątpliwości, że nie ma żadnego zagrożenia. Może się zarazić, nie ma żadnego zagrożenia. Wszystko jest używane tylko i wyłącznie do jednego dawcy. A potem się idzie na to bardzo wygodne łóżko. A jeszcze nie. Jeszcze najpierw nie. Jeszcze idzie się do lekarza. Musi jeszcze lekarz, każdorazowe oddanie krwi musi zakwalifikować lekarz. Przeprowadza wywiad lekarski, mierzy ciśnienie. Jeżeli ktoś nie zna swojej wagi i wzrostu, to jest to na miejscu robione. To przy okazji jest taki przegląd zdrowotny też. Oczywiście nasi krwiodawcy to są zdrowi ludzie. Człowiek może zdecydować, żeby iść do lekarza i porobić takie podstawowe badania, a tutaj z korzyścią też dla krwiodawcy. Tak, oczywiście. Niektórzy ludzie też pytamy, ile pan waży, czy ile pani waży, ile wzrostu, nie wiem. No to bardzo proszę, jest u nas waga. Wszystko jest zmierzone i zważone. Oczywiście. I jeżeli lekarz zakwalifikuje, to wtedy właśnie idzie się na to wygodne łóżeczko. Jeszcze dobrze jest wcześniej napić się między właśnie tymi pierwszymi wstępnymi procedurami przed oddaniem płyn jakiś wypić. 2-3 kubeczki wody. Jest u nas automat z kawą, herbatą, wodą mineralną. Trzeba sobie uzupełnić te płyny i idziemy oddać krew. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie w związku z ochroną danych osobowych już w czasie rejestracji każdy krwiodawca dostaje na rękę opaskę z numerem identyfikacyjnym. Nie musi już później gdziekolwiek chodzić z dowodem osobistym. Dowód tylko sobie ma chowa, swój ma numer. Taką opaseczkę z numerem krwiodawcy. Tak. I w każdym stanowisku, do którego przyjdzie, ten numer skanerem jest odczytywany i tak się identyfikuje tego dawcę. Przy dawcy pielęgniarki otwierają zestaw do poboru krwi, oczywiście jałowy, te pojemniki jednorazowego użytku. Do tego pobiera się 450 ml krwi. Jak długo to trwa, ten proces? To wszystko zależy od dnia i od organizmu człowieka, ale tak mniej więcej od 4 do 10, 12 minut trwa taki proces oddawania krwi. Czyli to nie zajmuje dla poszczególnego krwiodawcy dużo czasu? Nie, nie, oczywiście, że nie. Na taką wizytę u nas, na to, żeby uratować czyjeś życie, a tak naprawdę to oddając krew jednorazowo możemy uratować 3 osoby, dlatego że nie przetacza się krwi pełnej, tylko preparuje się ją. Każda krew pobrana u nas trafia do preparatyki i robi się jej po prostu i robi więcej. Się preparaty. Tak, dla 3 osób wtedy jedna osoba może dostać osocze, jedna krwinki czerwone, a jeszcze kolejna płytki krwi. Dlatego właśnie, żeby uratować życie 3 osób, wystarczy poświęcić 40-50 minut do godziny, to już jest maksymalnie. Po oddaniu krwi należy ewentualnie troszeczkę sobie odpocząć. Później wracamy do rejestracji, gdzie możemy dostać zwolnienie z pracy, bo każdemu krwiodawcy w dniu oddania krwi przysługuje dzień wolny. Ustawowo jest to zapewnione. I jeżeli potrzebuje wyniki swoich badań, to zgłasza i też te wyniki są wypisywane. Co się dzieje w organizmie człowieka po oddaniu tych 450 ml krwi? Czy to się jakoś odczuwa, czy organizm się po prostu w sposób naturalny regeneruje szybko? Nasz organizm jest tak zbudowany, że jest naturalna wymiana krwi i przy oddaniu tych 450 ml krwi nie dzieje się nic złego. Ważne jest jeszcze, bo też nie wspomniałam, żeby dawca ważył powyżej 50 kg, bo gdyby zdarzyło się właśnie, a często jest tak, że przychodzą młode dziewczyny, które ważą trochę mniej, i chciałyby bardzo oddać krew i być może wtedy właśnie przy takiej osobie, która waży mniej niż 50 kg, w jej organizmie płynie troszeczkę mniej krwi i być może byłaby osłabiona. Zdarza się nieraz też, że ktoś poczuje jakiś lekki zawrót głowy, z mojej rodziny kilka osób oddaje krew, więc słyszałam, że wieczorem nieraz są troszeczkę osłabieni, ale takich naprawdę większych zauważalnych zmian w organizmie nie ma. Organizm sam bardzo szybko, w przeciągu 2-3 godzin regeneruje. I wszystko wraca i wszystko do normy. Oczywiście jak często można oddawać krew? Bo tutaj pewnie też są jakieś wyznaczone granice. Tak, oczywiście. Mężczyźni mogą oddawać krew 6 razy w roku, kobiety 4 czyli razy co w roku. Miesiące. Przerwa nie może być nigdy krótsza niż 8 tygodni. Czyli dwa miesiące. Tak. Co 2 miesiące można oddać i wtedy krew. Można do nas przyjść kolejny raz i tą i krew ratować, oddać. Ratować oczywiście życie potrzebujących. Życie. Pani Tereso, z tego co wiem, Centrum Krwiodawstwa wychodzi na zewnątrz, żeby zachęcać ludzi do oddawania krwi i to wychodzi w taki sposób, że po prostu nawet przechodzień może oddać krew. I najbliższa taka akcja kiedy będzie i gdzie?
W ten czwartek, już teraz, 16 lipca, nasz ambulans wyjeżdża pod Market Real. Przy okazji zakupów będzie można oczywiście oddać krew, uratować komuś życie. Radziłabym, żeby to nie było takie całkiem przypadkowe oddawanie krwi. Zawsze radzimy, żeby do tego się trochę przygotować. Właśnie dlatego wcześniej się o tym mówi, wcześniej można na naszej stronie internetowej o tym przeczytać. Staraliśmy się też informacje właśnie poprzez Państwa, poprzez inne media nagłośnić, żeby ktoś, kto przychodzi, był świadomy tego, że tą krew będzie oddawał. Dzień wcześniej trzeba troszeczkę więcej płynów wypić niż zwykle. W tym dniu zjeść lekkostrawne śniadanie. Nieraz ludzie wychodzą na zakupy bez jedzenia. Wtedy nie. Tak, to wtedy nie, oczywiście. Ktoś taki się nie nada, nie kwalifikuje. Nie kwalifikuje, bo przy oddaniu 450 ml krwi trzeba być właśnie po śniadaniu. Posilonym po prostu. Tak, trzeba troszeczkę wzmocnić organizm i trzeba mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem i z numerem PESEL, bo no nie każdy wychodząc gdzieś sobie z domu to zabiera. Ale dla mieszkańców Piaskowej Góry to jest okazja, w tej chwili możemy, tak. Możemy tutaj Państwa zachęcać. W czwartek między godziną 11 a 15, tak. Jeżeli ktoś chciałby się zdecydować na oddanie krwi, to tutaj serdecznie, razem z Panią Teresą serdecznie zapraszamy. Tylko trzeba mieć przy sobie dowód osobisty i być osobą pełnoletnią. I zdrową, następna taka akcja kiedy? Kolejna akcja za tydzień w czwartek przy parafii Podwyższenia Krzyża na Podzamczu. To już jest kolejna akcja. Pierwsza cieszyła się dużym powodzeniem. Zresztą ta na Piaskowej Górze pod Marketem Real, bo współpracujemy już od wielu lat, też zawsze cieszy się dużym powodzeniem. Ludzie są bardzo zadowoleni, że do centrum nie muszą jechać. Mają to na miejscu, zawsze to skraca czas poświęcony można właśnie na oddanie krwi. Na piechotę. Można sobie przyjść pieszo i krew oddać. Przy okazji zobaczyć nasz nowy ambulans, który dostaliśmy kolejny, nowoczesny, bardzo wygodny, prawie samowystarczalny. Nie mamy tam tylko toalety, dlatego zawsze tam, gdzie jesteśmy, gdzie odbywa się akcja krwiodawstwa, prosimy o udostępnienie właśnie. Są inne toalety w pobliżu. Można korzystać oczywiście, że tak. I to polega na tym, że po prostu wsiada się do tego autobusu. Ja pamiętam, że to jest taki sporych rozmiarów samochód, autobus taki po prostu. Tak, duży, wycieczkowy autobus na bazie Mercedesa. I tam się wsiada i tam wszystko jest co potrzeba. Można wygodnie usiąść, są te wygodne łóżka do oddawania krwi. Jest mały gabinet lekarski, laboratorium, też serwujemy kawę, herbatę dla krwiodawcy. No też może W czasie seansu oddawania krwi można się zdrzemnąć chwilkę? No raczej nie, bo mogło być to odebrane, że coś złego się dzieje. Raczej proszą pielęgniarki, żeby nie zamykać oczu, nie zasypiać. Jest taki mały telewizorek, na którym można puścić jakiś film, można puścić muzyczkę i w tym czasie tą krew sobie oddać. Tu jeszcze chciałam też wspomnieć, że to nie jest raczej może takie najważniejsze, ale krwiodawca po oddaniu krwi dostaje ekwiwalent utraty kalorii, to jest w wysokości 4,5 tysiąca kilokalorii. Aha, to jest obecnie czekolada. 8 czekolad. 8 czekolad. Tak, można obdarzyć całą rodzinę. Oczywiście. I w naszym centrum staramy się zawsze jakimś drobnym upominkiem nagrodzić krwiodawcę. Po każdym kolejnym oddaniu krwi jest to taki bardziej wartościowy upominek. To jest też taka rzecz, podziękowanie od nas dla tych ludzi, którzy z dobrego serca, honorowo, nie licząc na żadne splendory i pochwały i uznanie, przychodzą i tą krew oddają. Ja myślę, że też ta świadomość, że pomaga się ludziom będącym naprawdę w potrzebie i ta świadomość też jest dla krwiodawców ważna, że po prostu pomagają bliźnim. Tak, ja myślę, że to jest właśnie najważniejsze, bo wielokrotnie rozmawiam i z młodymi ludźmi, i z krwiodawcami już takimi naszymi stałymi, przy okazji różnych spotkań, przy okazji organizowania uroczystości dla tych krwiodawców, bo zawsze staramy się w okresie Światowego Dnia Krwiodawcy, czyli 14 czerwca i w okresie Dni Honorowego Krwiodawstwa, które są w listopadzie, organizować dla nich właśnie takie spotkania, na których ich honorujemy i nagradzamy, to mówią, że właśnie oni się cieszą z tego, że dostaną jakieś podziękowanie, upominek, gdy
dyplom, ale najważniejsze jest właśnie to, że on czuje, że jego krew płynie w żyłach innego człowieka, że jak nieraz idzie sobie ulicą i patrzy, a może ten dostał moją krew, a może ta dostała moją krew, bo jest tak, że mamy krwiodawców, którzy oddali już ponad 100 litrów krwi. To proszę sobie wyobrazić, w ilu organizmach płynie krew takiego jednego krwiodawcy. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Który może być naprawdę dumny i apelując do Państwa o to właśnie dobre serce, o pomaganie osobom, które są w potrzebie. Tutaj mamy dwie takie piękne kropelki krwi. Licząc na Państwa hojność. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dziękuję Pani bardzo. Teresa Kamińska z Centrum Krwiodawstwa. Mam nadzieję, że do zobaczenia w centrum. I apelujemy o oddawanie krwi, która jest bardzo potrzebna i niezastąpiona. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.